Uczniowie klas zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oprócz wiedzy zdobywanej na lekcjach uczą się także rzeczy ponadprogramowych. Biorąc udział w projekcie Zawód szansą na lepsze życie, pogłębiają umiejętności według swoich zainteresowań. Uczniów podzielono na 4 grupy prowadzone przez trenerów. Jedna grupa dziewczynki jest to tak zwane rękodzielnictwo lekkie, gdzie uczą się techniki dekupażu, uczą się robić przepiękne pocztówki, które już mieliśmy okazję przed świętami wielkanocnymi rozesłać. Inna część młodzieży uczy się zasad cateringu, organizacji przyjęć, komponowania menu. Zajęcia nie są prowadzone typowymi metodami z książkami i zeszytami. Mają aktywizować uczestników i skoncentrować na zadaniach praktycznych. Ich koledzy z kolei zdobywają wiedzę z zupełnie innego zakresu. Są to takie dzieci, można powiedzieć, o charakterach przywódczych, ale jednocześnie takich, którzy bardzo fajnie sprawdzają się jako wolontariusze. I oni koniecznie chcieli właśnie zajmować się osobami starszymi bądź małymi dziećmi, więc powstała taka grupa opiekun-opiekunka, wolontariusz medyczny. Efektem pracy kolejnej grupy będą wyroby z drewna. Różnego rodzaju ozdoby czy elementy użytkowe powstają w pracowni technicznej. Przychodzą chętnie, pracują też chętnie. Oczywiście tych umiejętności nie zawsze starcza, więc no, trzeba cierpliwości, żeby z nimi wypracować pewne rzeczy. Zajęcia w ramach projektu organizowane są po lekcjach, wypełniając czas wolny młodzieży. Mają też inny cel – pokazać, że można osiągnąć wiele, jeśli się tylko chce. O dążeniu do spełnienia marzeń opowiadała uczniom Francis Sudnicka, która objęła patronatem projekt w całej Polsce. Zaznaczyła, że dla niej to zaszczyt patronować takiej akcji. Bo ja też miałam dużo problemów. Nie byłam wychowana, byłam tylko z mamą, żyłam. No i było dużo powodów, które mi tak zniszczało. A ja sobie na to nie pozwoliłam. Mówię, ja muszę mieć tą siłę, mam w środku tą siłę, chcę być najlepszym człowiekiem za każdym dniem, ale muszę o to walczyć, muszę na tym pracować, muszę o tym walczyć i to jest praca na co dzień. Wizyta Francis, w której żyłach płynie polska i wenezuelska krew, była wielkim przeżyciem dla młodzieży. Nie na co dzień bowiem można otrzymać autograf od posiadaczki tytułu Miss Turismo Wenezuela i czwartej wicemis w konkursie Miss Polonia, modelki oraz gwiazdy znanej z tanecznego show.